profesor Marian Pallas nie żyje, właśnie dotarły do nas tragiczne wieści. Przez wiele lat był pracownikiem naukowym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalizował się w historii administracji oraz historii państwa i prawa polskiego. Miał 81 lat. To ogromna strata. Powód śmierci nie jest jeszcze znany. Profesor Marian Pallas nie żyje. Tragiczna wiadomość. Profesor Marian Pallas urodził się 3 grudnia 1938 roku w Kościerzynie. Studia magisterskie ukończył w 1960 roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1968 roku uzyskał tytuł doktora, dzięki dysertacji Konstytucja Księstwa Warszawskiego z 22 lipca 1807 roku, jej powstanie, systematyka i główne instytucje w związku z praktyką i ustawodawstwem szczegółowym. W latach 1978–1990 był kierownikiem Zakładu Konstytucjonalizmu Polskiego Gzwilii XX wieku na UMP. Z kolei, w latach 1995–1998 kierował Katedrą Historii Państwa i Prawa Polskiego na tejże uczelni. W późniejszym czasie pracował w tym samym miejscu na stanowisku profesora zwyczajnego. Głównie zajmował się dziejami Polski w oparciu o kontekst konstytucjonalizmu, parlamentaryzmu oraz administracji. Jego szczególną specjalizacją była historia ustroju Polski od XVIII do XX wieku. Opublikował niemal 200 prac naukowych. Był członkiem wielu towarzystw naukowych, wielokrotnie odznaczany był również wieloma nagrodami, jak na przykład Nagroda 3 stopnia Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski czy Krzyż Wolności i Solidarności. Śmierć profesora jest ogromną stratą dla świata nauki. Marian Pallas odszedł dziś w wieku 81 lat. Na razie nie wiadomo, jaka była przyczyna zgonu. Z całego kraju płyną kondolencje i wyrazy żalu. Źródło: Gazeta Wyborcza. Następny artykuł.